jest praca i tylko praca, jest determinacja, jest siła. Wystartowałem po to, żeby zawalczyć o trzecią kadencję Sejmiku Województwa Lubelskiego. Wiem, że dzieje się w całym rządzie wojewódzkim źle, bardzo źle. Nie patrzy się na ludzi, nie patrzy się na rolników, nie postrzega się społeczeństwa, tylko patrzy się na siebie. Wydanie działania niektórych radnych, między innymi też z ziemi łukowskiej, w stosunku do samorządów gminnych, to podlega negacji. Ja nigdy nie pracowałem za jakieś datki, za jakieś dodatkowe pieniądze, czy dodatkowe kwestie, które by dotyczyły względów finansowych. Ja pracowałem zawsze dla społeczeństwa i cieszyłem się, że mogłem to robić w każdej chwili i w każdym momencie. Jeżeli coś mi się udało, to było dla mnie sukcesem szczególnym w kadencji tamtej poprzedniej, tak jak i w kadencji tej. Szanowni Państwo, ja jako pierwszy przywiozłem 10 milionów na zalew do Łukowa ze względu na to, że były perypetie, problemy podobne, że wniosek był źle skonstruowany, źle napisany, ale udało mi się przekonać zarząd i marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, że te pieniądze należą się Łukowowi i te pieniądze tutaj przyjechały. Ja bym jako pierwszy wiele inwestycji ściągnąłem na ziemię łukowską. Ziemia łukowska jest dla mnie naprawdę skarbem wielkim. Ja się tutaj urodziłem, tutaj się uczyłem, tutaj pracowałem, tutaj pracuję dalej i tutaj chciałbym, żeby ta ziemia, to miasto, wsie, wioski, gminy, budżety rozwijały się na wielkim, wysokim poziomie. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę z okazji Świąt Wielkiej Nocy.